górka jest taka, słuchajcie, że ten autobus ledwo daje radę 15 mil na godzinę. Jednak co 250 newtów, to 250 newtów robi swoje. Patrzcie, jakie tu tereny są. Masakra. No tu droga jest naprawdę krejzolska. Nad samym brzegiem oceanu. Witam. Dzisiaj jestem w miejscowości Linmo. Potem będę jechał do góry, do miejscowości Linton. To są generalnie dwie miejscowości położone, jedna na górze, druga na dole. Tworzą w sumie całość. Bardzo fajne miejsce, żeby tu po prostu przyjechać na cały dzień i połazić. Nawet połazić tak bez sensu, bez żadnego celu. Zaraz wszystko sobie zobaczycie. Patrzcie na tą rzeczkę. Oczywiście w tej chwili jest niedużo wody, bo nie padało jakoś specjalnie mocno ostatnimi czasy, ale potrafi tu być pełno, aż przykrywa tą trawkę tu, tą zieloną. No i oczywiście jak jest przypływ, to też trochę woda podchodzi do góry. Zobaczymy, co ciekawego w shopping centrze. Miejscowość nie jest duża. Jak widzicie, głównie żyje ze sprzedaży badziewia turystom. Teraz jeszcze wam opowiem historię tej miejscowości, bo miejscowość ma dosyć ciekawą historię. W pewnym momencie prawie została zmieciona z powierzchni ziemi przez powódź, ale to zaraz szczegółów nie pamiętam. Zaraz przejdziemy się do memoriału i tam poczytamy, co dokładnie się stało.
Patrzcie tu, jaki czadowy hełm nurkowy. Na razie pokażę wam część portową. Generalnie mamy odpływ, więc jest brzydko. Jest to taki sobie mały port. Tutaj też robiłem dostawy, także znam to miejsce dosyć dobrze i gwarantuję wam, że w momencie sztormu woda wspina się po tej pochylni i przez murek przepływa i zalewa całą ulicę. Także jest ciekawie, jak się ma sklep, szczególnie tutaj na dole. Tutaj chyba jeden z najstarszych hoteli tutaj, w tym miejscu. To zdaje się kiedyś musiała być latarnia morska. Zresztą nawet jeszcze ma kosze na ogień. Tutaj też dosyć ciekawy budyneczek na rogu. A to, co widzicie tu, to jest kolejna ciekawostka Lynmouth. A to jest bodajże jedyna na świecie kolejka na wodę. Proszę bardzo, widzicie? Jeden wagonik się wspina, a drugi zjeżdża. Potem jeszcze podjedziemy na górę, to pokażę wam dokładnie z bliska, jak wyglądają te wagoniki. Bo tutaj zdaje się, nie da rady podejść. Taka krótka historia. Tutaj można w ogóle podejść, w tym miejscu gdzie stoję zaczyna się ścieżka, którą można podejść z buta do góry. Jak widzicie, tak się zygzakiem wije. Kiedyś transport wszystkiego z góry na dół i z dołu do góry odbywał się za pomocą osiołków. Dlatego wytyczono taką w miarę rozsądną i płaską trasę dla nich. Dobra, zobaczymy, jak wszystko wygląda z góry.
No trochę sobie polatałem. Czy było coś ciekawego? Średnio na jeża. Natomiast mówiłem wam wcześniej o tej powodzi, co tutaj była. Nie udało mi się wejść tam do muzeum, nic nie widziałem szczególnie, żeby coś pisało. Pewnie na górze w memoriale. Ale tam, no nie mam maseczki. Nie chce mi się wracać do auta. O co chodzi? Generalnie w latach bodajże 60. czy 70. Na to miasteczko i na to na górze, do którego jeszcze pojedziemy, spadła potężna ulewa. Tak potężna ulewa, że woda, która zeszła po tych wzgórzach, co są teraz po prawej stronie, zalała wszystko doszczętnie. W ogóle nie zmieściła się w korycie rzeki i po prostu jeden wielki wodospad szedł tą górą. Wywalało ludziom okna w domach. Parę osób się potopiło tutaj. Woda po prostu szła przez domy. Zaraz wam pokażę, jest takie miejsce, w którym jest zaznaczone, gdzie był poziom wody. W sumie to powinienem filmować siebie, jak nawijam do was. No ale dobra, już za późno. No. Patrzcie. Tu mamy to wzgórze, no trochę jest zabudowane. To są te, tutaj są wszystko te domy, które były pod wzgórzami. Patrzcie, to jest zaznaczony poziom wody. Jesteśmy tu? O, poziom wody jest na mojej, na wysokości mojej brody, także możecie sobie wyobrazić, jak taka masa wody zeszła tutaj z góry, to przez te domy po prostu przechodziła jak ciepły nóż przez masło. Dlatego ludzie poginęli. O, jest nawet data, proszę bardzo. Proszę bardzo, 1952, a czyli nie 60 lata. To jeszcze nie koniec historii. To już jest taka ciekawostka, którą ja sam znalazłem. Nie jest to oficjalna, mainstreamowa wiadomość. Interesuję się trochę teoriami konspiracyjnymi i gdzieś w którymś filmie dokumentalnym, który oglądałem na ten temat, było wspomniane, że tak naprawdę ten wielki deszcz, który tu zszedł na tą miejscowość, to był eksperyment armii brytyjskiej, który wymknął się spod kontroli. Próbowali zrobić generalnie to samo, co robią Amerykanie, czyli tak zwany cloud seeding. Wypuszcza się w powietrze jakieś tam, już nie pamiętam, co to jest dokładnie, siarczki czegoś, po to, żeby dookoła tej substancji obudowywały się krople deszczu i żeby jak gdyby ściągnąć deszcz. Amerykanie robią to samo w Stanach, w których mają na przykład pola kukurydzy. No i tak właśnie się ten skończyła historia. Eksperyment generalnie się udał, tylko że Brytyjczycy nie przewidzieli, że wiatr, który się zerwał, ściągnie tą chmurę akurat nad Linton i Limont. No i pech. Dobra, słuchajcie, wyłączam się w tej chwili. To już chyba będzie na tyle tutaj z dołu. Pojedziemy sobie teraz na górę, na tak zwane Moors, czyli brzosowiska generalnie. Generalnie ten region, w którym jesteśmy, to jest cały rezerwat. Widzicie, jak tutaj, jakie tutaj ludzie, Anglicy mają podejście do rezerwatu. Zaraz zobaczycie, na górze w rezerwacie pasą się owce. Ale co mam nadzieję tam zobaczyć, to dzikie konie, które tutaj żyją w Devonie i w Cornwallis zresztą też. Także jak będziemy mieli przy odrobinie szczęścia, będą przy drodze dzisiaj. No to dobra, na razie się wyłączam i do zobaczenia za chwilę. No i dobra, słuchajcie, wyjechałem tu na górkę,
ale jest zdeczka lipa. Pojeździłem trochę dookoła i nie da się namierzyć koników z Exmoor. Zobaczymy w takim razie, co tutaj można robić. Zatrzymałem się na parkingu, bo generalnie cała ta droga leci wzdłuż wybrzeża i po jednej stronie widać te wrzosowiska, a po drugiej widać ocean. Zatrzymałem się na jednym z parkingów wzdłuż drogi i zobaczymy, co tu ciekawego można zobaczyć. Macie teraz widok na ocean. W zasadzie to nie jest otwarty ocean, tylko Zatoka Bristolska, ponieważ nie wiem, czy to widać, czy kamera jest aż na tyle dobra, ale tam daleko pod linią chmur, teraz może będzie troszkę lepiej widać, tam jest Walia. Także nie jesteśmy na otwartym oceanie w tej chwili, tutaj. Może będzie to widać. Po prawej stronie, o ile się nie mylę, jest Swansea. Natomiast tutaj po lewej powinniście widzieć taką chmurę dymu idącą do góry w niebo. Tam jest Cardiff. I jest, już nie pamiętam, 30 czy 40 mil? A może mniej? Któż to wie? O, proszę bardzo. Wyraźny dowód na to, że koniki tutaj gdzieś są na 100%, bo pies ani człowiek na pewno nie zostawił niczego takiego. No i zaczyna już opadać teren w stronę morza. Oceanu, przepraszam. No i tak generalnie tak tu jest, no. No co tu dużo opowiadać, no. Nie ma co robić, tylko po prostu zwyczajnie trzeba przyjechać i podziwiać. Nie wiem, czy mam dalej tam iść, bo to tylko tak ładnie wygląda, że już za chwilę będziemy nad brzegiem, a może wcale nie być aż tak przyjemnie, a później trzeba będzie dymać pod górkę, a na to mi się dzisiaj nie bardzo. Zresztą jeszcze chcę wam pokazać inne fajne rzeczy i tam mi się przydadzą siły. Tutaj możemy sobie ewentualnie przyjechać kiedy indziej, chociaż z drugiej strony mama mi powiedziała, że filmy są za długie. No to, no po co tu przyjedziemy? Żeby kręcić całą drogę, no tu nie ma, generalnie nie ma co robić. No bez kitu jest nuda. Tu można sobie przyjechać z leżaczkiem, rozłożyć i opalać się, no. A co, te, co innego robić? Dobra, słuchajcie. Nie ma co się zastanawiać. Lecimy w takim razie do tego miasta, o którym wam mówiłem, że jest na górze, czyli do Linton. A tam też w sumie nic ciekawego nie ma, chyba że ktoś się interesuje architekturą
Są tam jakieś stare domy, jakiś tam kościół, ale tam postaram się wam podejść na tyle blisko, żeby wam pokazać wspomnianą już wcześniej kolejkę na wodę, bo no jest to naprawdę kozacka rzecz, ekologiczna. Dobra, rozłączam się, bo za chwilę jedyne co będę filmował to siebie jak dyszę i nie daję rady pod górkę i ten. No i co, no i jadę do Linton. Zaraz wam wszystko pokażę. Potem po Linton mam nadzieję, że zrobimy grubszy postój za Linton, też w Parku Narodowym. Jest tam opactwo, fajna plaża, no i jest takie miejsce, które nazywa się Doliną Skałek. No i tam już powinny być kozackie ujęcia, szczególnie z drona. Jest tam parę skałek, po których się można powspinać, trochę górek, ale to wszystko zobaczycie. Także co, na razie włączam się, jak będę w Linton. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na mostku, który znajduje się mniej więcej na środku torów tej wspomnianej, aj, chodź tu, wspomnianej kolejki na wodę. Właśnie przed chwilą jechała, ale ona tu kursuje co chwila, góra i dół, także dzisiaj jest dużo turystów, także za chwilę zobaczycie znowu, jak zjeżdża w dół. Jesteśmy dosyć blisko stacji górnej, także możecie sobie teraz popatrzeć, jak to wygląda. Widzicie, tutaj są tory. Dwa tory, jest dosyć wąsko. Tam na górze jest wagonik. Ludzie właśnie się do niego ładują. A tutaj może będzie widać, w pewnym miejscu tam widać na dole, jak tory się rozjeżdżają. Tam właśnie się wagoniki mijają ze sobą. Mam nadzieję, że bez problemu uda mi się to wszystko nagrać. O, teraz chyba lepsza ekspozycja jest. Proszę bardzo. A byliśmy tam na dole. Tam właśnie jest Linmouth. Oho, słyszę już sygnał, czyli zaczyna jechać. Zapytacie się pewnie, jak to działa na wodę. Otóż najprostsza zasada to jest zwykła kolej linowa, która pod kabiną ma dwa wielkie zbiorniki na wodę. No i po prostu jeden pan leje wodę do środka, drugi odpuszcza i wszystko jedzie. No i patrzcie, zaraz się będą mijać.
generalnie tak to wygląda mniej więcej. Może kiedyś, jak już minie ten pieprzony wirus, to skuszę się i pokażę wam, jak się w środku jedzie. Dobra, na razie idziemy do auta.